Witam wszystkich słuchaczy w materiale, który musiał zagościć skądinąd w celach marketingowych, ale nie tylko na tym kanale. Jak dobrze wiecie, w sieci rozgorzała dyskusja na temat pewnego rapera, pewnej piosenki, utworu rapowego, która wyszła spod jego pióra, spod jego ust, spod jego labelu, która jakby zawróciła w głowie i młodszym, i starszym, prowokując dyskusje, prowokując spory, prowokując kontrowersje. I warto się na ten temat wypowiedzieć, a mowa tutaj o Macie i jego patointeligencji, która jest już numerem 16 w karcie na czasie i w momencie, kiedy to nagrywam, przebiła 7 milionów 670 tysięcy wyświetleń, co jest niebagatelnym wynikiem. I to w zaledwie tydzień, tak naprawdę. Co moim zdaniem aspiruje do jakiegoś rekordu na polskojęzycznym YouTubie. W każdym razie, ten materiał będzie bez cięć, bez zawahania, bez zastanowienia, bez jakiegoś głębszego namysłu i skryptu przygotowanego wcześniej. Będzie zupełnym lightem puszczonym na żywioł. Będzie po prostu poprowadzona narracja z punktu widzenia przemyśleń na gorąco, na bieżąco. Przesłuchałem ten kawałek około 4 razy. Tyle mi wystarczyło, żeby zebrać takie początkowe, wstępne refleksje, jakieś wnioski wyciągnąć zarówno z liryki, jak i warstwy graficznej, warstwy wizualnej, warstwy klipu, która wzbogaca oczywiście przekaz niebagatelnie. Mamy do czynienia z głosem młodego pokolenia, ale nie w całości. Ja nie czuję się osobiście targetem tego tekstu. Nie czuję się jakby utożsamiony z autorem. Nie potrafię wczuć się w jego sytuację, poczuć się, jakbym kroczył w jego butach, jakbym chodził z nim do tej samej szkoły, do tych samych klas, przeżywał te same przygody, perypetie. Doświadczał tych samych rozczarowań, tych samych problemów. Jakkolwiek problematyka młodszego pokolenia zdaje się być oderwana od rzeczywistości, w której żyją tak zwani boomerzy, czyli pokolenie baby boomers, o którym się tak często mówi w kontekście żartobliwym, w kontekście memetyki stosowanej w internecie, tak nie możemy przechodzić obojętnie. Oni zdają się ignorować tę problematykę, przechodzić zupełnie niezauważenie obok ogromu tak naprawdę dramatów, obok ogromu kontrowersji, z którymi muszą się borykać młodzi ludzie. Zdają się przymykać na to oko, zdają się bagatelizować pewne ważne sprawy, które wołają o pomstę do nieba. Zapomniał już wół, jak cielęciem był, zapomniał własnej młodości, własnych małych patologii, z których teraz próbuje się wybielić, wyczyścić swoje konto, stać się krystalicznym, nieskazitelnym, ale to tylko maska pozoru, to tylko ułuda, mimikra, którą nieudolnie zakładają, żeby odciąć się grubą linią na osi czasowej od tej zgubnej młodości, gdzie zdarzały się takie perturbacje jak przygodny seks, spożywanie napojów alkoholowych wysokoprocentowych na umór, zażywanie narkotyków, niechciane potomstwo z przypadku, z wpadki, samobójstwa młodych ludzi w ciężkiej depresji i tak dalej, to jest codzienność, z którą muszą się borykać młodzi, zwłaszcza dzisiaj w dobie właśnie takiego zinformatyzowanego, medialnego społeczeństwa informacji, gdzie ogrom tej wiedzy i tych zdarzeń może niektórych przytłaczać. Sukces jednych to porażka innych, wieczny wyścig szczurów o pozycję społeczną, o to, żeby być jak najlepszym, o to, żeby więcej zdobyć, więcej mieć, aniżeli być. Ta zatrata kręgosłupa moralnego, ta zatrata pewnych wartości, to jest wołanie o pomoc, wołanie o
trochę miłości, wołanie o zauważenie, o nie tyle atencję, co wysłuchanie pewnego apelu, żeby zapaliła nam się w głowach czerwona lampka, że to nie jest takie kolorowe, że to nie jest takie piękne, że młodość, że piękno jest temporalne, przemija, ale ono też ma swoje kryzysy. Ono też ma swoje blaski i cienie, że nawet bogate, bananowe dzieci, ułożone z dobrych domów, też przeżywają prywatne rozterki, też przeżywają prywatne niesnaski, też przeżywają prywatne dramaty i spotykają się z nimi wcale nierzadko. Niejednokrotnie spędzają one im sens powiek, wprowadzają w głębokie kompleksy, a nawet stany depresyjne. Niejednokrotnie zaprowadzają tam, gdzie większość z nas nie chciałaby podążyć, gdzie większość z nas zawróciłaby napięcie i uciekała, pierzchała co sił, gdzie pieprz rośnie. Niestety, oni nie mają wyboru. Kroczą po linii najmniejszego oporu. Niejednokrotnie po trupach do celu. Niejednokrotnie zdarza się, że cel uświęca środki, że dobre są każde zęby, które prowadzą do gęby, jak mówił wilk w czerwonym kapturku, że ich egzystencja nie maluje się tak kolorowo, jak nam się wszystkim maluczkim wydaje. Ludzie, którzy chodzą do prestiżowych szkół, jak wspomniane liceum Batorego, o czym świadczą mundurki szkolne, które uwydatniają tę warstwę, ta podniosła, pełna patosu atmosfera, ta kolorystyka w takich wyblakłych odcieniach, rozmytych, takich spranych kolorów, nadaje teledyskowi takiej autentyczności, pewnego rodzaju blokowiskowego sznytu, takiego mroku, pewnego rodzaju ponurego, przygnębiającego, przytłaczającego takim depresyjnym klimatem, jak w kolonii karnej, rodem z Gothica. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy żyją w swoim własnym więzieniu, z którego ciężko im się podnieść, podźwignąć, bo czują się niedopasowani, czują się wyalienowani, czują się nie do końca fitować do sytuacji, w której przyszło im żyć, którą otrzymali niejako w spadku, niejako w darowiźnie od losu, od życia, niejako w wątpliwej jakości, nadwątlonej pazurem czasu, spuściźnie po swoich przodkach, po swoich rodzicach, po bogatych ludziach z bogatych dzielnic, takich jak, albo takich miast jak Konstancin, gdzie mamy do czynienia z takimi z takim sortem ludzi, z takim gatunkiem, podgatunkiem burżujów, przedsiębiorców, lekarzy, prawników, różnego rodzaju nowobogackich ludzi sukcesu. Ludzi, którzy na swoje comiesięczne wypłaty nie mają szans narzekać, które zapewniają tym swoim dzieciom wikt i opierunek i wysoki standard życia. Prywatne studia, prywatne szkoły permanentnie są pod naciskiem tego rygoru życia, tych zasad moralnych, tych pryncypiów, od których paradoksalnie chcą się uwolnić, od których paradoksalnie chcą się uniezależnić, które chcą porzucić na rzecz swobody, na rzecz tęsknoty za taką nieskrępowaną wolnością. I tu pojawia się pewien paradoks, tu pojawia się pewnego rodzaju impas, bo stajemy naprzeciw pewnego ogromu przytłaczającego zła. Zła, które, no trudno dziwić się, że jest atrakcyjne, że jest kuszące, że mami różnymi gratyfikacjami, różnymi profitami. Tym, że jeśli zboczymy z tej ścieżki prawości i wychowania do bycia dobrym, grzecznym, miłym, niewolnikiem systemu de facto, systemu wartości, systemu prestiżu, pewnego rodzaju, powiedziałbym, społecznej nagonki, wymogów, zarówno implementowanych przez swoich rodzicieli, jak i resztę oczekiwań bardzo wygórowalnych wobec naszej przyszłości. Tego, że będziemy zdobywać wykształcenie, dobrą pracę, dobry zarobek, że będziemy się modnie i schludnie ubierać, że będziemy kulturalnie się zachowywać, że będziemy po prostu przykładni, przykładnym egzemplarzem naszego pokolenia.
Tutaj mamy do czynienia z taką chęcią wypłynięcia na głębsze wody, poznania czegoś innego niż przyuczano cię od dzieciństwa, niż wpajano ci, bez względu na to, czy tego chcesz, czy nie, wbrew twojej woli, chcąc czynić cię potulnym mamin czy tatin synkiem, który będzie jego klonem, który będzie spełniał jego niespełnione ambicje, na którego będzie przelewał swoje fantazje dotyczące dobrego życia, dobrego, ułożonego w kierunku przyszłości, w kierunku dorozumianej kariery, czy to naukowej, czy to zawodowej. Tacy ludzie muszą przekazywać, tak jak przekazali progeniturze swój materiał, garnitur genetyczny, w domyśle dobry, przystosowany do tego, żeby wygrać życie, żeby osiągnąć ten sukces, czy to materialny, czy rodzinny, czy jakikolwiek inny. Ale w tym przypadku ten sukces nie jedno ma imię. Ten sukces rozumiany subiektywnie może się zasadzać na byciu kimś, kim nie potrafisz być, kim nie umiesz być, do kogo nie zostałeś przysposobiony z góry. Kimś zupełnie innym niż ten, na którego cię wychowywano. W tym przypadku mamy do czynienia z taką młodocianą wannabe gangsterką. Czymś nielegalnym, czymś hermetycznym, czymś takim bardzo niebezpiecznym, co może się wydawać bardzo dwuznaczne. Bo z jednej strony mamy do czynienia z atrakcyjnością tegoż, ale z drugiej strony pewnym ryzykiem, ryzykiem nawet utraty życia, co wydaje się nawet nie przerażać nikogo, nie odstręczać, nie zniechęcać do tego, żeby jednak spróbować, żeby jednak chwycić te stery swojego życia, stać się kowalem losu. Mamy do czynienia z bogatą liryką, która bardzo mi siadła. Jako amatorskiemu artyście, poecie, nie ukrywam, inspirującemu się czarnym romantyzmem XIX wieku, mam tu na myśli choćby Baudelaire'a czy Edgara Allana Poe'a, nawet wcześniej trochę może Byrona, takich autorów jest Serca Śląskiej Ziemi, Górnośląskiej, jak Krwawy, AJS czy Ozzy, którzy grają taki rap, który niektórzy nazywają death rapem, inni horrorcorem, jeszcze inni rapem rytualnym, bo polega na pewnego rodzaju rytuale, kiedy trzeba do tego przysiąść z taką wręcz mistyką, takim wręcz kultem, takim wręcz głębokim zamysłem, refleksją. I to także odkryłem w tym tekście. On jest znacznie głębszy niż się niektórym wydaje. Choć może moja analiza jest na wyrost, choć może moja recenzja jest trochę przekombinowana, jest trochę przeanalizowana, jest trochę rozbiciem tego na czynniki pierwsze. Mamy tu do czynienia z bogatą metaforyką, ze slangiem, którego nie zrozumieją ludzie starsi, ludzie z poprzednich pokoleń, którzy wychowywali się w troszeczkę innych realiach. Trochę niedopasowani do nowoczesności, za którą nie są w stanie nadążyć, nie tylko pod kątem lingwistycznym, czy tam retorycznym, żeby to wszystko wytłumaczyć, opisać te zjawiska. Tu mamy do czynienia z przenośniami, które prowadzą nas na manowce życia, które pokazują, że nawet człowiek z teoretycznie dobrego domu może zboczyć w takie meandry zła, podszepty szatańskie, żeby stać się tą czarną owcą rodową. Na własne życzenie tak naprawdę. Żeby sprzeniewierzyć te wszystkie pokładane nadzieje. Żeby zbuntować się. To taki bunt młodzieńczy odroczony w czasie. Już nie w wieku 13-15 lat, tylko 18+, gdzie jesteś już trochę dojrzalszym człowiekiem, bardziej ustatkowanym, bardziej ugruntowanym. Wiesz mniej więcej, co chcesz robić w przyszłości, kim chcesz zostać. I nie przystaje ten obraz. Budzisz się z ręką w nocniku i widzisz, że nie tędy droga. Że ta, którą cię wiedziono, którą podążałeś do tej pory, się dla ciebie nie nadaje. Się do tego nie umywa. I tutaj musimy wspomnieć
pana Marcina Matczaka, czyli polskiego radcę prawnego, doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalistę w zakresie teorii prawa i profesora uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to ojciec rapera Maty, o którym tak często media wspominają, że jest nieprzychylny władzy, że raczej fraternizuje się z obozem opozycji, aniżeli z rządzącym, że ma z nimi mocno napięku. I ten bunt, myślę, nie nawiązuje nijak do tego konfliktu partyjnego, do tego konfliktu obyczajowego, ale raczej konfliktu pokoleniowego. Że to jest trochę taka wojna starsi versus młodsi, którzy nie dostrzegają, jak świat ruszył do przodu, jak ta nowoczesność zaczęła pożerać własny ogon. Oczywiście to nie jest fenomen najnowszych czasów. To nie jest tak, że ta fala, ta moda przyszła w ostatniej dekadzie i rozpierzchła się, rozpanoszyła. Ale dzięki internetowi, który obala bariery komunikacyjne, który umożliwia poznawanie ludzi, nawet mieszkających daleko, wiele kilometrów od siebie, by mogli swobodnie podróżować różnymi środkami publicznej lokomocji, by mogli poznawać się, docierać się nawet z osobami, których w normalnych warunkach nie mieliby okazji nigdy spotkać i przyjeżdżać do nich, czy to na imprezy, na przygodny seks, na jakieś wspólne alkoholizowanie się, narkotyzowanie, pogłębia skalę tej patologii, pogłębia skalę deprawacji, na którą są wystawiani młodzi ludzie. I mamy tutaj właśnie nawiązania tak do alkoholu, tak do seksu, tak do narkotyków, tak do życia w kłamstwie, w oszustwie, by tylko zrzucić z siebie tę szatę, tę skórę, przeobrazić się jak kameleon, dopasować się do pewnych standardów marzeń, wyjść poza schemat tego dobrego dziecka. Dobrego w sensie wizji swojej rodziny, nie w sensie własnej wizji. By ułożyć swój własny plan na życie, pomysł na siebie i pokazać, że nie wszystko złoto, co się świeci, że za kotarą złudzeń, za tym, powiedzmy, za tą fasadą tego, że zawsze był grzeczny i miły, zawsze dzień dobry mówił na ulicy, nigdy nie przeklinał, kryje się totalny zwyrol, który chce z niego wyjść, który chce się wyzwolić, wydostać, by choć przez chwilę poczuć się wolnym. Wolnym od nakazów, zakazów, wolnym od ograniczeń, wolnym od piętna oczekiwań. I mamy tu też przedstawione realia szkolne, gdzie dyrekcja nie miała nawet pojęcia, co dzieje się poza murami i nawet w ich ramach, gdzie zarzekała się, że to będzie godzić w jej wizerunek, że będzie to obnażać pewne niedyskretne, pikantne szczegóły, które dotyczą takich właśnie renomowanych, prestiżowych miejsc, które jedynie uchodzą za takowe w społecznej świadomości, bo taki utarł się stereotyp, że to, co rzekomo wyższe, ta kultura wyższa, także jest sprofanowana wewnętrznie. Tak jak niegdyś poezja była pisana pod wpływem ciężkiego alkoholu i opium, jak mieliśmy w przypadku Słowackiego czy Mickiewicza, którzy lubowali się w różnego rodzaju używkach, nie wylewali za kołnierz, spożywali różne nielegalne substancje, także korzystali z uciech cielesnych, z paniami lekkich obyczajów w domach publicznych. Tak samo dzisiaj niewiele się na tym polu zmieniło. Mamy do czynienia po prostu z innym pokoleniem artystów. Ja również tworzę, również staram się przekuwać pewne motywy wanitatywne, dekadenckie, pewne negatywne emocje wypluwać, wyżygiwać z siebie na wersy i strofy różnego rodzaju tekstów, by werbalnie opisać swoje wnętrze, to, co mi w duszy gra, to, co we mnie drzemie, siedzi i próbuje się za wszelką cenę wydostać. W taki sposób zauroczyła mnie ta piosenka, a właściwie ten rap, ta jego rytmika zwłaszcza. Jest takim wartkim nurtem, który płynie bardzo gładko przez ten flow.
idzie tak naprawdę niewzruszenie przez kolejne zwrotki, gdzie przez cały czas jest jakby opowieść o kimś innym, ale jakby o sobie swoim wewnętrznym ja, które przegrało ten okres młodości, które konfrontując się z brutalną rzeczywistością i poznając jej arkana, jej sedna, jej zakamarki, samo się zagubiło. Samo zobaczyło na własne oczy, jakie negatywne skutki to przynosi. Ile cierpienia, ile bólu, nawet niosąc za sobą śmierć najbliższych, którą musisz często oglądać, albo jakieś makabryczne, dantejskie sceny, które dzieją się niezauważone przez rodziców, przez przyjaciół, którzy mają ciebie za zupełnie inną postać, niż ty się próbujesz kreować. Że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, niekoniecznie muszą być z tego zadowoleni. My myślimy, że oni nie mają żadnych zmartwień, żadnych trosk, a wręcz przeciwnie. Bycie bogatym rodzi wiele też zobowiązań, wiele ciężaru, że musisz coś ludziom udowadniać, że musisz cały czas bronić status quo, bronić swojej pozycji i bronić swojego honoru, godności, by uzasadniać, dlaczego znajdujesz się na takim szczeblu hierarchii społecznej, skąd łatwo cię zepchnąć. Ci ludzie zepchnęli się na własne życzenie. Nie chcieli się borykać z tymi wyrzeczeniami, z tymi wymogami. One ich przerosły. I ta bananowość, o której mówimy, to rozpieszczenie, oni o to wcale nie prosili. Oni tego wcale nie wymagali od swoich rodzicieli, by podsunęli im to pod nos. Chcieli o to zawalczyć. Zawalczyć nie w akademickich katedrach, tylko na brudnej ulicy. Tak, na rynsztoku, na blokowiskach z szarej płyty, na krawężnikach. Czasami przewracając się o własne nogi, czasami nabijając sobie guza, siniaki i zadrapania, ale chcieli poczuć na własnej skórze to brutalne życie. Żeby ono ich wychowało, a nie rygor jakby willi z basenem kilkupiętrowej i drogich szampanów i lokali, którzy robią im pranie. To nie było życie, na jakie sobie zasłużyli, o jakie prosili. To zostało im niejako wciśnięte jak kukułcze jajo, na siłę. I dostawali wszystkie prezenty od życia. Niczego im nie brakowało, a jednak tak, bo mieli przesyt. Mieli za dużo tego ciepła, tego piękna, o którym oni piszą. Chcieli trochę tego brudu, trochę tego syfu, trochę zaczerpnąć tej zgnilizny życia. Zobaczyć, jak żyje prosty, przeciętny człowiek. Wczuć się w jego rolę i troszeczkę zboczyć z kursu anioła w stronę diabła. Żeby wyrosły im rogi, a nie były wiecznie podpiłowywane pilnikiem. I w taki sposób oto mamy do czynienia z zdeprawowaną młodzieżą, która nie ima się żadnych szlachetnych czynności, która wręcz zahacza o kryminał, popełniając drobne wykroczenia czy przestępstwa, które mogłyby być ścigane z urzędu. I mówią o sobie właśnie per pato inteligencja, bo są chowani na mądrych, oczytanych, dystyngowanych, z klasą, ale tak naprawdę kryją w sobie różnego rodzaju zwyrodnienia i patologie. To nie jest relikt naszych czasów. Nie staje się teraz orędownikiem nosaczy sundajskich, które zakrzykną z dumą: kurwa, kiedyś to było, a teraz to nie ma. O tempora, o mores, o czasy, o obyczaje. Bo już na sumeryjskich tablicach mogliśmy zauważyć napisy, że to pokolenie upada, że młodzież się rozleniwia, kroczy ku upadkowi. Każde pokolenie ma własny czas i chce zmienić świat, jak mówi słynna piosenka. Ale każdy ma też swoje patologie i dramaty. Nasze, cudze, dziadków, ojców, pradziadków i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy czyści, jak nam się wydaje. W tym też przypadku właśnie bogatsi mają więcej możliwości, większe, szersze pole manewru.
Mogą dzięki tym pieniądzom zarówno wywindować swoje akcje w górę, jak i upaść na samo dno, bo stać ich na drogie prezenty dla swoich dzieci, które je rozpieszczają, ale stać je później też na drogie używki, bo to jest różnica między menelem z klasą, a menelem na dworcu, że jeden upija się tanim winem, a drugi drogą whisky. Ale tak naprawdę koniec końców każdy kończy na peronie we własnych wymiocinach. I tym właśnie jest ta piosenka, takim apelem, żeby przejrzeć na oczy, żeby obudzić się taką czerwoną lampką w świadomości, żeby troszeczkę zwrócić uwagę na tego drugiego człowieka i nie traktować go przez pryzmat stereotypów, gdzie grubość portfela nie jest wprost proporcjonalna do zasobności intelektualnych czy bagażów moralnych, tak? Gdzie usamodzielnienie się czy dojrzałość to jest kwestia kilku miesięcy, kiedy życie rzuci cię na głęboką wodę, przyprze do muru, zacznie cię osaczać ze wszystkich stron. I musisz w tempie błyskawicznym, w tempie przyspieszonym zrozumieć, co znaczy być zdanym tylko na siebie, co znaczy być dorosłym i musieć sobie poradzić. Poradzić sobie w życiu nieprzychylnym, gdzie nic nie jest dane z góry. W życiu, które ma co do zasobów dużo ograniczeń, gdzie musisz sam sobie je załatwić, sam sobie je przysposobić, gdzie one nie będą ci zaoferowane, zapewnione przez życzliwych darczyńców, gdzie jedynym twoim majątkiem są browary skitrane w kieszeni. Sam potrafię się niejako odnaleźć w tej sytuacji, ponieważ byłem zawsze chowany na dobre dziecko. Wychowywałem się w domu dziadków, w duchu konserwatywnym, w duchu pewnych zasad wpojonych, w duchu właśnie takiego grzecznego, ułożonego chłopca. Oczywiście nie przelewało się u mnie w domu. To nie było tak, że miałem wszystkiego w bród pod nosem i niczego nie brakowało. Byłem sytuowany w niższej klasie średniej. Żyliśmy z emerytury moich dziadków i z renty rodzinnej po moim ojcu. Więc tak naprawdę fundusze starczały na podstawowe produkty żywnościowe i utrzymanie rachunków. Ale nigdy nie zboczyłem w tę stronę, nie poczułem takiej pokusy, nie miałem takiej wewnętrznej, nie wiem czy to odwagi, czy ciekawości wręcz, która byłaby pierwszym stopniem do piekła, żeby spróbować zaliczyć takie odstępstwo od normy, żeby spróbować sprzeniewierzyć się i zbuntować. Bałem się. Kierował mną strach. Ci ludzie odrzucili strach. Odrzucili obawę, blokady wewnętrzne, które sprawiały, że chcieliby trwać w tej tak zwanej strefie komfortu, że chcieliby wyłącznie być marionetką w rękach swoich rodziców, taką kukiełką poruszaną na ich sznureczkach, by grać na ich modłę, by tańczyć jak im zagrają pod tę nutę, którą wyznaczało poprzednie pokolenie. Oni napisali własną nutę, której właśnie hymnem jest ten utwór. I mimo, że finalnie kończą w opłakanych skutkach, rezultatach, to na swój sposób zdają się być spełnieni, zdają się być zadowoleni, ale jednocześnie są wdzięczni za to, co, za ten bagaż doświadczeń, za to, co przyniosło im życie, za to, że mogli choćby spróbować, choćby przetestować, jak się w tym odnajdą, jak zrealizują się w nowych realiach, które zawsze były im obce, które zawsze były gdzieś poza zasięgiem, gdzieś poza percepcją, poza postrzeganiem. Ja na szczęście
dbałem o swój kręgosłup moralny. Nigdy w życiu nie stępiłem swojego temperamentu, swojej godności różnymi patologicznymi naleciałościami. Nie miałem kontaktów z przygodnym seksem, nie miałem kontaktów z używkami, przez całe swoje życie nie spróbowałem nawet kropli alkoholu, nie mówiąc już o nawet narkotykach, a nawet kawie i energetykach. Byłem czysty od tego rodzaju uzależnień, od tego rodzaju zajawek. Nie kręcił mnie, nie jarał ten świat, wielki, rozłożysty i pełen brudu. Oczywiście, zdarzało mi się zazdrościć tym złym chłopcom, tym rówieśnikom różnych sukcesów, czy to materialnych, a czy to zwłaszcza na polu uczuciowym. Polu związkowym, gdzie zawsze zdobywali najlepsze kobiety, bo byli tak zwanymi bad boyami, czyli tymi zdecydowanymi, pewnymi siebie, twardymi mężczyznami, którzy wiedzą, co to jest szkoła życia, ale to życie wcale ich nie rozpieszczało. I mnie zresztą też nie. W młodym wieku musiałem borykać się z wychowywaniem de facto na własną rękę. Na szczęście nie wychowała mnie ulica, ani bloki. Nie stałem się patusem, dresiarzem, który kitra pałkę teleskopową albo nóż, żeby skroić jakiegoś frajera z komóry i sikora, albo napaść na sklep, albo narąbać się w trupa do nieprzytomności w krzakach i potem żygać pod siebie na jakimś dworcu. Brzydziłem się zawsze tego rodzaju skrajnościami, tego rodzaju zaprzepaszczeniem swojego życia, swojej przyszłości. Nie chciałem stoczyć się do rynsztoka i stać się taki jak oni, gdzie to szczęście jest tylko uzurpowane, udawane, że to jest tylko fasada. Tak naprawdę wiedziałem, że to jest sztuczna zasłona dymna, która ma mi oczy nie do końca zorientowanych w temacie. W tym przypadku ten młody człowiek przełamał tabu społeczne. Zrobił wokół siebie szum, zaszokował innych, ale większość ludzi paradoksalnie odebrała to w sposób pozytywny. Większość ludzi przyklasnęła temu, bo powiedziała, że miał odwagę powiedzieć to, czego oni nie powiedzieli, przełamać milczenie, otworzyć usta tam, gdzie inni mocno je zwarli i nie potrafili wydusić z siebie ani słowa. I wielu nawet ludzi kultury, sztuki przyklasnęło mu na to. Poparło głębię tego tekstu, bo w rzeczy samej mimo wulgarnego przesłania, wielu przekleństw, niesie za sobą uniwersalne przesłanie. Nawet poloniści, interpretując ten tekst, znajdują w nim jakieś drugie dno. Tutaj na przykład Piotr Ślusarczyk, jeden z najwyżej lajkowanych komentarzy, napisał, że uczy w LO i jest to według niego bardzo dobry tekst, jest polonistą, jeśli mu wierzyć oczywiście. I napisał dalej, że jego siła tkwi w tym, że odważnie i szczerze diagnozuje rzeczywistość. Trudno się z tym nie zgodzić, podpisuje się obiema rękami i nogami. Kryzys tego pokolenia jest głębszy niż się wydaje. Rodzice dają pieniądze, ale traktują swoje dzieci jak projekt korporacyjny, dokładnie. Jak taką zabawkę w swoich rękach, dodawaną do Happy Meala, której kończyny można wykręcać w różne kierunki. Korporacyjne, inwestycje. Tak, właśnie, inwestycje w przyszłość, którą chcą im wykreować. W ten sposób pozbawiają młodych ludzi wolności. Tak, pewnych aspiracji, ambicji, które miałyby możliwość się wykrystalizować. Odcinają ich od miłości bezwarunkowej. Tak, ta miłość występuje w wymiarze materialnym. W wymiarze, który przelicza się na bilon i na banknoty. Który ma na sobie nominały drukowane przez NBP. Trzymam za pana kciuki i życzę osobistej satysfakcji, nie wpisania się w rolę tego, który ma spełniać oczekiwania innych. Zwłaszcza te wygórowane. Młodość musi się buntować i musi mieć na to przestrzeń. Tylko ten bunt przejawia się w bardzo wielu aspektach. On nie musi od razu dążyć do patologii. On nie musi od razu zahaczać o skrajności. To jest gniew, to jest energia. Ale ta nuta nie musi wypływać z bloków, nie musi być na siłę gangsta, z getta, jak mówił autor. Nie musi się utożsamiać z tymi biednymi Afroamerykanami, którzy zamieszkują wioski
jakieś uchodźcze w innych krajach, którzy wyemigrowali do Stanów, by zacząć nowe życie na Bronxie, gdzie musieli walczyć o przetrwanie z biedą, z wykluczeniem, z rasizmem, dyskryminacją, gdzie musieli podzielić się na obozy niczym trybalistyczni wataszkowie i toczyć boje o krew i honor, na śmierć i życie, na ulicach zimnych miast, gdzie jedynym towarzyszem jest butelka piersiówki skrzętnie ukrywana w kieszeni i klamka przy pasie, czyli broń nabita, by bronić się przed innymi gangsterami. My na co dzień nie musimy właśnie ścierać się z takimi realiami, przynajmniej nie w Polsce, na szczęście. Niektórzy jednak fantazjują o tym, marzą o tym. Ja nie do końca to rozumiem, nie do końca to kupuję, ale kupił mnie ten tekst takim wydźwiękiem uniwersalnym, bo bardzo wielu z nas może się tutaj odnaleźć. I myślę, że z tą myślą was zostawię. Bardzo dziękuję.